Witam was widzowie bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj będziecie mieli do wygrania skina, który wypadnie ze skrzynki, a niech będzie powiedzmy tej tutaj u góry za dwie dyszki. Zobaczymy co ciekawego tutaj wypadnie, żebyście mieli na konkurs. Nie, takiego wam skina nie dam, bo to jest lipa. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Nie, lipa, no co tu wypada? 3 złote, przecież ja nie rozdam dla widza 3 złote, no coś lepszego. Chociaż USP Check Engine pewnie też lipa. 3 złote, dobra. No jeszcze raz, no dopóki nie wypadnie chociaż ta dyszka, żeby była. Żeby to 10 zł minimum było, dobra, spróbujemy sobie, może włączmy sobie fast mode'a i tutaj poleciało, jest ok, Save It of the Kraken, który kosztuje 18 zł, jest to już lepszy skin, także ja go sobie wypłacam. Widzowie oczywiście, żeby go wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcji na kanale u mnie z dzwonkiem oraz w komentarzu, po prostu jakiś komentarz napiszcie. Aha, tutaj nie mogę go wziąć, ale możemy sobie wymienić, załadujemy sobie inne przedmioty, żebyście mieli Glock Water Elemental, takiego skina będziecie mieli do wygrania jednak, dopłacamy i sobie go wypłacamy, także macie go do wygrania, klikajcie sobie tutaj doładuj właśnie, używajcie kodu S1MEG, bo z nim macie plus 5% do doładowania, no i oczywiście macie do wygrania kosę, bo za każde 5 zł wpłacane na GeForce Kings z kodem S1MEG macie jeden ticket na kosę o wartości 1000 zł, macie wiele metod płatności, także zachęcam do wbicia sobie na GeForce Kings z moim kodem, czyli kodem S1MEG, a ja w tym momencie wchodzę sobie na bitwy i zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj się znajduje. No na razie nie, więc ja sobie po prostu stworzę swoją bitewkę. I niech będzie to, powiedzmy, może Lorius, może Lorius, może tutaj akurat odda razy 5000 zł, wydamy sobie, miejąc nadzieję, że może nam się poszczęści i uda się tutaj zwyciężyć. Oczywiście widzowie, przypominam, że ja już jestem na wyjeździe, także dlatego wyniki giveawayów macie na Discordzie. I zobaczymy tutaj, czy Lorius odda, czy Lorius odda, oby tak było, no jest AK-47 dla niego. Więc ja mam teoretycznie droższego skina, tylko przypominam, że ta skrzynia jest warta 200 zł, no ten Dragon King nie jest tyle warty niestety. Każda pojedyncza skrzynia to jest 200 zł i na razie nie oddaje nic, nawet nie zbliżamy się do kwoty 200 zł, jeśli chodzi o koszt skrzynki. No nie, nie, widzowie, totalnie nic nie wypada, zupełnie nic nie wypada, jeszcze jedna skrzynia, ale totalnie nic nie oddało, ani jeden dobry skin tutaj nie poleciał, także niestety skrzynia Lorius nam zabrała, no ale nie każda skrzynia musi oddać, to jest wiadomo oczywiście, przecież ja nie będę tutaj jakiś nachalny co do tego, chociaż mógłbym być, bo naprawdę bardzo mi przykro, że się nie udało, no ale dobra, spróbujemy sobie razy 5 skrzynie pinki, no tutaj ile jest, no jest dużo procent szans na to, że będzie jakiś gorszy skin niż... Okej, okay, bo to jest na fast modzie. Okej. Ile to będzie warte? To jest 313 zł, także czekajcie. Compact mode. Co to jest za compact mode? Czekajcie. Compact mode, nie na fast modzie, ale compact mode. Spróbujemy sobie na tym compact modzie. Okej, czyli można sobie zmieniać, okej, nie wiedziałem o tym, bardzo ładnie. 311 zł, totalnie nie miałem o tym pojęcia. No więc to jest naprawdę spoko tutaj opcja, że możemy sobie to zmieniać, jeżeli dodajemy więcej skrzynek. No ale dobra, spróbujemy sobie może teraz skrzynię, a bandurki, skrzynia bandury do 300 zł, 360 zł spróbujemy sobie tutaj zaryzykować na 3 graczy, licząc na to, że zacznie oddawać, że GeForce Kings dla kochanego Simusia odda 360 zł skrzynia bandury, 9 skrzynek jest łącznie tutaj, pierwszy bot, bot Arnold i drugi bot. Bot Henry, no zobaczymy, pierwsza skrzynia, czy ona odda, czy ona odda. Pierwsza skrzynia, no, na samym początku były rękawice, ale rękawic niestety nie ma w skinach, które wypadają, jest tutaj 5,80, także szczerze lipa. 15 zł, 20 groszy, Spider Lily, mogło być lepiej, jest tutaj AWP PAW, które kosztuje bardzo mało, bo oni trafiają po M4, które kosztują po 50 zł, także jeszcze nowa antek dla bota Henry'ego, no zdecydowanie przegrywamy, mamy najmniej ze wszystkich. Dobra, Black Laminat, który kosztuje 150 zł, więc nadrabiamy wszystko to, czego nie mieliśmy. Znowu ten antyk za 50 zł i teraz Duality też za 50 zł dla bota Arnolda, więc no, robi się bardzo nieciekawie. Sytuacja, w której się znajdujemy, jest na tyle nieciekawa, że jeżeli zacznie nam oddawać, to możemy wygrać, tylko teraz im nic nie może wypaść. No i chyba wygramy to. Chyba to... powinienem to wygrać, naprawdę powinienem to wygrać, tak jest, 303 zł, także wygrywamy sobie 663 zł, jest u mnie na koncie, dobra, sprzedaję sobie wszystko, dobra, więc ja sobie tworzę bitwę jeszcze kolejną, która
Mam nadzieję, że będzie fartowna i po prostu odda high five na razy dwa, niech będzie. A może te procentówki jakieś znajdziemy, czekajcie, gdzie są jakieś tutaj procentóweczki, 50 shades. Okej, okay, to jest 107 zł, spróbujemy sobie razy 4, niech będzie. Na, dobra, na dwóch graczy nie będę tak ryzykował, bo to jest 470 zł, a budżetu nie mamy zbyt dużego, naprawdę nie mamy zbyt dużego budżetu. No Man, znowu ziomek, który już mnie pokonał, nie wiem czy na tym odcinku, czy na poprzednim, wydaje mi się, że na poprzednim, także wbijcie sobie i sobie zobaczcie, no tutaj 25 zł mi leci, także lipa, zobaczymy co będzie dalej, jest to, no tutaj 32 zł, no już lepiej, ale teraz te skrzynie po 107 zł. Jest to 5-7, który kosztuje 45 zł, czyli droższy niż jego M4-a. Tutaj ten 5-7, który kosztuje 380 zł. I to był chyba bardzo dobry pomysł, żeby tutaj otwierać tę skrzynkę. Bo te berries and chairs naprawdę oddało bardzo dużo. I co to jest? To jest jeszcze hot rod za 500 zł, kur... To był cudowny pomysł. To był przepiękny pomysł, żeby to otwierać. Dobra, skrzynia oddała. Bardzo skrzynia oddała. Bardzo. Sprzedajemy wszystko. Tak, akceptujemy. Sprzedaj wszystkie, akceptujemy. I mamy w tym momencie 2000 zł, praktycznie oprócz 3 zł. Także gdzie jest ta skrzynia za 107 zł? Która to była? Ja ją muszę znaleźć. Ja nie pójdę stąd, dopóki tej skrzyni nie znajdę. To jest zarąbista skina. Be active, to chyba była ta. Czy to nie była ta? Czekajcie, spróbujemy sobie razy 5. No dobra, niech albo czekajcie, wrócimy. Albo tak, dobra, na tym klasycznym modzie sobie spróbujemy. Jeśli chodzi o otwieranie, no nie. Tutaj nie ma totalnie, ale to totalnie nic. I jest to za 100 zł? Nie, 200 zł, okej. Okay. A więc leciutki minus, ale dobra, czekajcie, gdzie jest. To była ta 50 shades. Ona oddała potężnie. Ja sobie spróbuję na tym compact modzie, żeby tutaj widzieć te skiny i zobaczymy, co ciekawego tutaj wypada. Jest AWP, no nie ma hot roda żadnego, niestety. Bardzo szkoda, jest to 370 zł. Także możemy sobie spróbować jeszcze raz. Oby jakiś hot rod, oby coś dobrego. I nie ma. Szkoda. Ile będzie, to jest 360 zł ponownie. Dobra, to jeszcze raz spróbujemy sobie, żeby był chociaż ten 1000 i zobaczymy. Sunstars. Oj, najgorzej jak mogło być. Chociaż nie. Czemu tu jest 576 zł? Okej, okay, czyli to jest nawet profit. A ja już tak myślę, kurde, że jest minus, ale AWP, no nie, to już na 100% jest minus. 100%, 247 zł, dobra, ponad 1000, więc jest tutaj leciutka strata. Oczywiście widzowie macie coś takiego jak dzienny bonus, ja już sobie wykorzystałem na poprzednim odcinku, ale możecie sobie tutaj zdobywać nagrody po prostu, jak sobie wbijecie co 24 godziny, także naprawdę w porządku. Jeszcze macie coś takiego jak skrzynie bonusowe, no i tutaj możecie sobie otwierać, jeżeli macie jakieś klucze. Ja mogę sobie złotą w tym momencie otworzyć, nie mogę, bo otwierałem platynową, także za 6 godzin niecałe będę mógł sobie otworzyć. No i co widzowie, wy oczywiście klikajcie sobie tutaj doładuj i tutaj używajcie kodu S1MEC, bo z nim macie oczywiście plus 5% do doładowania oraz za każde 5 zł wpłacone na GeForce z kodem S1MEC macie jeden ticket na kosę o wartości 1000 zł, macie wiele metod płatności, także zachęcam do wpłat z kodem S1MEC. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Siemanko!